W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego witam Was bardzo serdecznie we wtorek, 14 maja. I tradycyjnie witam słowami wyjętymi z przewodnika z Biblią na co dzień. Dziś zaglądamy do jednego bardzo ciekawego wersetu. W 6 rozdziale Ewangelii Jana, w 68 wersecie czytamy jedno pytanie Jezusa. Powiedział więc Jezus do 12: czy i wy chcecie odejść? Kochani, to jeden werset, jedno pytanie wyrwane z kontekstu, ale pytanie bardzo ważne, pytanie także, które także i my dziś możemy sobie zadawać, które i dziś nam Bóg zadaje w wielu różnych sytuacjach naszego życia, naszej codzienności. Ale chciałbym, żebyśmy zerknęli do kontekstu tego pytania. Wcześniej, w tym samym rozdziale, Jezus jest pytany przez ludzi zgromadzonych wokół Niego, co mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże. Później jest pytany, jest proszony o znak. Jaki znak uczynisz, abyśmy zobaczyli i uwierzyli Tobie? Jezus cały czas powtarza w tym fragmencie, że jest chlebem życia wiecznego. Jezus mówi o wierze, mówi o zaufaniu, mówi o swojej misji, o tym, że przyszedł na świat po to, by oddać za swoje życie za wszystkich ludzi i by zbawić ten świat, by wskrzesić nas wszystkich z martwych. I w pewnym momencie, gdy o tym wszystkim mówi, pojawia się stwierdzenie wielu uczniów, którzy mówią: twarda jest ta mowa, kto może jej słuchać? I teraz pozwólcie, że przeczytam szerszy fragment. Od 61 wersetu do tego 67, który dziś ma nas prowadzić w tym dniu. Jezus, świadomy tego, że Jego uczniowie szemrają, powiedział: to was gorszy? A jeśli ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? Duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. Ale są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem wiedział, że od początku kto nie wierzy i kto go wyda. I mówił: dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie jest mu to dane od Ojca. Odtąd wielu jego uczniów odeszło i już z nim nie chodziło. Powiedział więc Jezus do 12: czy i wy chcecie odejść? Kochani, nie ma chyba nic gorszego w życiu niż to, gdy zawodzą nas najbliżsi. Ktoś z rodziny, przyjaciele. Gdy odchodzą od nas w momencie jakichś niepowodzeń, trudności, albo w momencie, gdy nasza mowa jest trudna, gdy jest twarda. Tak po ludzku rzecz biorąc, Jezus musiał wtedy dokładnie to samo czuć, co my czujemy, gdy zawodzą nas przyjaciele, zawodzą nas bliskie osoby. Wszyscy pragniemy mieć obok siebie kogoś takiego, kto będzie z nami bez względu na wszystko. Kto będzie z nami nawet wtedy, gdy nasza mowa nie będzie taka, jak chcą tego inne osoby. Będzie z nami nawet wtedy, gdy będziemy podejmować decyzje trudne dla innych, ale zgodne z wiarą, zgodne z powołaniem. Przeczytajcie proszę ten tekst razem z całym kontekstem, cały rozdział może.
by zobaczyć sytuację, w której Bóg i człowiek jednocześnie, Jezus Chrystus, w której znalazł się właśnie w tym momencie. Bardzo ludzka sytuacja. Życzę Wam, byśmy mieli jak najwięcej wokół siebie osób, które będą w stanie być z nami zawsze, także wtedy, gdy nasza mowa będzie szczera i twarda. Życzę Wam, życzę nam wszystkim, byśmy mieli wokół siebie osoby, na których zawsze możemy polegać. Nawet wtedy, gdy wiara, ufność, Boża miłość będą wymagały od nas określonej postawy, określonego działania, określonego stanowiska. Jezus zapytał swoich uczniów, czy i wy chcecie odejść? Kochani, nawet jeśli mowa Jezusa Chrystusa wydaje nam się twarda, nieprzystająca do rzeczywistości, nieprzystająca do naszej codzienności albo naszych oczekiwań, nawet wtedy, gdy wydaje nam się niekorzystna, to jest ten moment, w którym Bóg pyta nas, czy i wy chcecie odejść? Ostatnia refleksja, ostatnia myśl. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Jezus Chrystus nikogo nie przymusza do tego, by pójść za Jego twardą mową. Daje możliwość, zadaje pytanie, czy i wy chcecie odejść? To z jednej strony wielki dar, wolność wyboru, z drugiej strony wielka odpowiedzialność za nasze własne decyzje, za nasze własne wybory. Niech Bóg nam błogosławi w tych momentach, gdy nasze życie, nasza duchowość postawi nam to pytanie, czy i wy chcecie odejść. Niech Bóg wam błogosławi i niech was prowadzi w waszych decyzjach. Amen.